Drodzy Państwo, zapraszam na kolejny wykład w ramach rozmów środkowoeuropejskich. Zapraszam na wystąpienie pana doktora Łukasza Lewkowicza z Instytutu Europy Środkowej oraz UMCS-u, który przedstawi nam postawę słowackiego społeczeństwa oraz Słowacji wobec trwającej wojny na Ukrainie. Serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o podejście Słowacji do agresji na Rosję w tym kontekście społecznym, to tutaj musimy wyjść od kontekstu politycznego, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o Republikę Słowacką, ponieważ w tym kraju od wielu miesięcy trwa kryzys polityczny. On się rozpoczął jeszcze w zeszłym roku, kiedy jeden z koalicjantów, Partia Wolność i Solidarność Richarda Sulika, wyszła z rządu. Rząd Eduarda Hegera stał się mniejszościowy. Następnie w grudniu zeszłego roku głosowano wotum nieufności wobec rządu właśnie Hegera. Przegłosowano to. Przez kilka miesięcy trwało taki stan zawieszenia związany z tym, że Heger szukał większości w parlamencie. Nie udało się to i od połowy maja mamy nowy rząd Ludovita Odora, rząd techniczny, który ma doprowadzić Słowację do najbliższych wyborów parlamentarnych 30 września bieżącego roku. I w takiej właśnie sytuacji trwającego wiele miesięcy kryzysu trwała również polityka pomocy Słowacji dla Ukrainy. I tutaj trzeba od razu podkreślić, że Słowacja od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę znalazła się w awangardzie państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pomoc dyplomatyczną, polityczną, humanitarną, ale także militarną. I ta pomoc była realizowana przez rząd Eduarda Hegera, no i następnie jakby podtrzymano tą linię polityki pomocy dla Ukrainy przez ten nowy rząd techniczny. Oczywiście prezydent Zuzana Czaputowa również od początku określiła, kto jest agresorem, że trzeba pomagać Ukrainie i jest również bardzo zaangażowana w tą pomoc cały czas. Podobnie marszałek parlamentu, inni ważni politycy rządu Hegera i obecnego rządu Odora. I w tym kontekście jakby dużym rozbieżnością jest podejście społeczne do trwającej wciąż właśnie agresji Rosji na Ukrainę, które jest takie niejednoznaczne, nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy innych państw Europy Środkowej. I to jest bardzo ciekawe, bo to się łączy też z takimi różnymi uwarunkowaniami historycznymi czy ideologicznymi dotyczącymi Słowacji. Bo Słowacja jest tym krajem w Europie Środkowej, w Unii Europejskiej, który jest bardzo prorosyjski w sensie społecznym i części elit politycznych. Jest to związane na przykład z czynnikiem ideologicznym, czyli wciąż dużą popularnością ideologii panslawizmu. Panslawizm to był ruch społeczno-polityczno-kulturowy, który narodził się w XIX wieku w Czechach. On się rozprzestrzenił m.in. na tereny Słowacji, ówcześnie należącej do Królestwa Węgierskiego, do monarchii Habsburgów. I ten ruch m.in. zakładał zjednoczenie się państw słowiańskich. Ale na terenach właśnie Słowacji panslawizm był w dużym stopniu związany z ideologią współpracy z Rosją. Rosja była wtedy tym największym państwem słowiańskim, mocarstwem i Słowacy, którzy byli właśnie zdominowani przez Węgrów, w tamtym czasie prowadzono dosyć brutalną politykę madziaryzacji Słowacji, na przełomie XIX-XX wieku nastąpiła taka kulminacja tego procesu i oni jakby szukali protektora w Rosji carskiej. Oni nawet chcieli, część z tych działaczy panslawistycznych słowackich, stworzenia wspólnego państwa, gdzie zostałoby przyjęte prawosławie, język rosyjski jako taka lingua franca nowego państwa. I to się utrzymało także po I wojnie światowej, kiedy powstała Czechosłowacja i część polityków czechosłowackich również takie panslawistyczne tendencje przejawiała. Relacje między Czechosłowacją a Związkiem Radzieckim, one były w okresie międzywojennym poprawne. Tu była duża różnica między na przykład podejściem Polski, czy w okresie zaborów, czy w okresie właśnie międzywojennym do Rosji carskiej, następnie do Rosji radzieckiej. To było zupełnie inaczej widziane właśnie w Czechosłowacji, czy wcześniej na ziemiach słowackich. I ten panslawizm się w jakimś stopniu do dzisiaj utrzymał, jeśli chodzi właśnie o część społeczeństwa, część elit politycznych. I co ciekawe, takie tendencje prorosyjskie są po różnej stronie
sporu politycznego obecnego. Czyli z jednej strony są to przedstawiciele opozycyjnych partii lewicowych, tak jak Smer, Socjalna Demokracja Roberta Fico. Jest partia skrajnie prawicowa Republika, która też ma te tendencje prorosyjskie. Ważnym politykiem, który szerzy właśnie często tą propagandę prorosyjską, prokremlowską, jest Jan Czarnogórski, który wcześniej był ważnym politykiem chadeckim partii KDH. I wypowiedzi dotyczące Rosji ukazują się również w ustach polityków innych partii słowackich. Czyli to jest pewna tendencja, która pojawia się w tej świecie polityki słowackiej od wielu, wielu lat. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, obecnie ta polityka rządu, nawet tego rządu technicznego, jest generalnie zgodna z polityką większości państw Unii Europejskiej, z polityką transatlantycką, pomagania Ukrainie. Natomiast te zbliżające wybory oczywiście mogą to zmienić. To jest ten pierwszy czynnik, czynnik ideologiczny. Mamy również oczywiście czynnik ekonomiczny i te tendencje prorosyjskie, one są związane między innymi z kwestią polityki energetycznej i wieloletniego uzależnienia się Słowacji od chociażby gazu, ropy, czy również energetyki jądrowej, najpierw ze strony Związku Radzieckiego, a następnie Federacji Rosyjskiej. I jeszcze praktycznie do niedawna Rosja w dużym stopniu dostarczała najwięcej węglowodorów właśnie Słowację. Słowacja była również traktowana jako państwo tranzytowe, prawda, przez które ten gaz szedł do Europy Środkowej i dalej, na Bałkany. Obecnie to się zmieniło, znaczy pod wpływem agresji Rosji na Ukrainę Słowacja też musiała podjąć bardzo szybkie decyzje dotyczące dywersyfikacji dostaw węglowodorów. Między innymi skutkiem tego jest zakończenie i oddanie do użytku interkonektora gazowego Polska-Słowacja w zeszłym roku, czyli również Polska ma udział w tym, w tej dywersyfikacyjnej polityce Republiki Słowackiej. Wojna również wywołała oczywiście kryzys ekonomiczny, nie tylko na Słowacji, ale właściwie na całym świecie, w tym właśnie w Unii Europejskiej, w państwach wschodniej flanki Unii Europejskiej i również na Słowacji. To doprowadziło m.in. do wzrostu cen, do wysokiej inflacji. To dotknęło oczywiście w dużym stopniu społeczeństwa słowackiego, ale także firm słowackich i to też jakby powoduje, że Słowacy są zmęczeni i często w tych badaniach opinii publicznej, gdzie się pyta o konflikt na Ukrainie, o podejście do tej wojny, to ludzie odpowiadają, że oni chcieliby, żeby ten konflikt jak najszybciej się po prostu zakończył, żebyśmy mogli wrócić do tej sytuacji sprzed wojny, żeby te ceny się unormowały, inflacja była niższa, ceny energii nie były takie duże, nie rosły w takim zastraszającym tempie i to też jest bardzo ważne i istotne, jeśli chodzi o taki czynnik prorosyjski. Kolejnym uwarunkowaniem niewątpliwie jest także zaangażowanie się samych dyplomatów rosyjskich czy służb specjalnych rosyjskich, na przykład GRU, w promowanie powiedzmy tej prorosyjskiej propagandy czy dezinformacji na terenie Słowacji. No, różnego rodzaju badania robione m.in. przez think tank Globsec, działający w Bratysławie, pokazują, że Słowacy są społeczeństwem w dużym stopniu uzależnionym właśnie od dezinformacji, że ulegają tej dezinformacji, wierzą w różnego rodzaju teorie spiskowe i w tym względzie są takim pewnym ewenementem, jeżeli chodzi o Europę Środkową. Dużo inaczej to wygląda w Polsce, w Republice Czeskiej czy nawet na Węgrzech. To powoduje, że jakby Rosjanie inwestują chociażby w media dezinformacyjne, konspiracyjne, których jest bardzo dużo na Słowacji. Są to media internetowe, różnego rodzaju strony internetowe, konta internetowe działające chociażby na Facebooku, gdzie ta propaganda jest w dużym stopniu szerzona. Oczywiście podejmowano pewne działania na początku agresji Rosji na Ukrainę, również na Słowacji. Przyjęto rozwiązania prawne, które umożliwiły zamykanie tego rodzaju mediów. Te media były zamykane, te największe media szerzące tą prokremlowską narrację, ale nie wszystkie. Część z nich zaczęła pod inną nazwą funkcjonować po kilku miesiącach, więc widać, że to jest bardzo duże wyzwanie również dla rządzących na Słowacji, żeby walczyć z tego rodzaju dezinformacją. No, na początku wojny mieliśmy również aferę szpiegowską na Słowacji, która pokazała, w jakich segmentach słowackich władz
ta penetracja przez służby specjalne rosyjskie jest największa. Zatrzymano wtedy kilku podejrzanych o szpiegostwo Słowaków, którzy mieli współpracować z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej GRU. To, jeden z nich to był wykładowca w Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu, czyli takiej najważniejszej wojskowej akademii na Słowacji. Drugi zatrzymany Słowak był przedstawicielem właśnie tych konspiracyjnych mediów. A trzeci to był były pracownik słowackich służb specjalnych, co też pokazywało, że ta penetracja jest właśnie w takich bardzo strategicznych sektorach. Wydalono wtedy również bardzo wielu dyplomatów rosyjskich ze Słowacji. Ich było bardzo dużo przed wojną. Do końca nie było wiadomo, czym się zajmują. Można domniemać, że wielu z nich po prostu prowadziło działalność szpiegowską na terenie Słowacji. Zostali wydaleni, to więc tutaj też rząd Eduarda Hegera takie dosyć zasadnicze działania podjął w tych pierwszych miesiącach konfliktu. No ale te pewne szkody, które się wcześniej udało im zrealizować, no, miały wpływ na te poglądy społeczne. Kolejnym czynnikiem jest ten czynnik polityczny. Ja o nim już trochę wspomniałem, mówiąc przy czynniku ideologicznym i panslawizmie, ale właśnie ta rusofilia, ten panslawizm w takim współczesnym wydaniu, on wciąż jest bardzo silny. Znaczy widać, że część partii politycznych, które na przykład teraz aspirują do bycia członkami przyszłego rządu, tak, wygrania nadchodzących wyborów parlamentarnych, takich jak właśnie Lewicowa Partia Smer, Socjalna Demokracja, jak Republika. Te partie często właśnie odwołują się do tego elektoratu prorosyjskiego, mówiąc o tym, że Słowacja powinna nie przekazywać broni Ukrainie, powinna być państwem neutralnym i tu się powołują często na przykład Węgier Viktora Orbana, czy chociażby politykę prowadzoną przez Austrię, która też właśnie prowadzi politykę neutralności wobec tego konfliktu. W wypowiedziach tych polityków no często Ukraina jest przedstawiana w bardzo negatywnym świetle, jako państwo skorumpowane, zoligarchizowane, że nie powinno się przekazywać pomocy, gdyż to będzie marnotrawione przez władze ukraińskie. Właściwie ta pomoc powinna się ograniczyć tylko do pomocy humanitarnej, gdzie też Słowacy mają dużo zrobili, prawda, w tym ostatnim ponad roku czasu, bo przyjęli też dosyć dużą grupę Ukraińców. Przez terytorium Słowacji również bardzo wielu Ukraińców przedostało się do Polski czy dalej do Europy Środkowej i Zachodniej. I mamy teraz okres prekampanii wyborczej na Słowacji. Niedługo zacznie się już ta oficjalna kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami na Słowacji. Przypominam, że to jest 30 września bieżącego roku. I niewątpliwie ta karta ukraińska pewnie będzie w dużym stopniu wykorzystywana przez część środowisk politycznych, które będą chciały sobie poprawić wyniki wyborcze. Ja sobie przed naszym spotkaniem sprawdziłem, jakie są te najnowsze sondaże wyborcze na Słowacji i według badań agencji Focus właśnie z maja bieżącego roku, czyli sprzed właściwie kilku tygodni, pokazują, że właśnie ta taka prorosyjska, można powiedzieć, partia Smer, Socjalna Demokracja, Roberta Fico, ona teraz jest liderem sondaży, ma 18%. Natomiast partia Republika, ta druga, skrajna prawicowa, ma prawie 10%. Tam do parlamentu dostałoby się jeszcze ze 3-4 inne partie, które już mają trochę mniejsze poparcie. Czasami niektóre mają te poparcie powyżej, nieco powyżej progu wyborczego, tak więc też do końca nie wiadomo, czy się do tego parlamentu dostaną. No, ale na dzień dzisiejszy Smer SD i właśnie Partia Republika, które mówią często o tym, że mogłyby stworzyć wspólny rząd koalicyjny, mogą wygrać te wybory. My tego nie wiemy do końca. No, Smer SD ma też taki dosyć niski potencjał koalicyjny, ponieważ wiele partii nie chce po prostu z nimi współpracować. Nie chodzi tutaj o tą prorosyjskość, ale też po prostu o wspomnienie rządów Smeru przed 2020 rokiem. Pamiętajmy, że w czasach rządów Roberta Fico doszło m.in. do zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej. To też doprowadziło do tego, że Robert Fico musiał się podać do dymisji, a dwa lata później Smer przegrał te wybory. Tak więc ludzie pamiętają to, ludzie często określają Słowację w tamtym okresie jako państwo oligarchiczne czy państwo mafijne.
I to też może jakby zniechęcać pozostałe partie do tego, żeby zadeklarować obecnie jakąś chęć współpracy, no ale tego nie możemy wykluczyć. Są oczywiście bardzo różne scenariusze, mamy jeszcze kilka miesięcy do wyborów, ale w tym momencie Smer jest liderem sondaży, chociaż też trzeba od razu dodać, że druga partia, też lewicowa, Hlas, socjalna demokracja Petera Pellegriniego, byłego współpracownika Roberta Fico, obecnie jednak w dużym stopniu konkurenta politycznego, ona ma zaledwie 0,5% mniej poparcia. Ona jest taką bardziej partią strawialną dla pozostałych partii liberalnych czy centroprawicowych, prawicowych, więc też nie można wykluczyć, że po prostu po wyborach powstanie jakaś szeroka koalicja antysmerowska. I widzimy tutaj, że ta karta ukraińska może być wykorzystywana, chociaż ona niewątpliwie nie będzie najważniejsza. Też będą kwestie gospodarcze, niewątpliwie transfery socjalne, pomoc dla najuboższych. To będą też tematy bardzo ważne w kampanii. Natomiast Ukraina też się może pojawić w kontekście tej polityki neutralności i może być wykorzystywana przez część środowisk politycznych. Kolejnym takim ciekawym czynnikiem, który można wymienić, jeżeli chodzi o te właśnie wysokie tendencje prorosyjskie w społeczeństwie słowackim, są kwestie historyczne. No bo oczywiście wspomniałem o tym panslawizmie, o tym, że często Rosja czy Związek Radziecki był postrzegany jako taki sprzymierzeniec Słowaków czy Słowian w Europie Środkowej czy na Bałkanach. To również trzeba pamiętać o tym, że na Słowacji jednak te podejście do Związku Radzieckiego, do Słowackiego Powstania Narodowego z 1944 roku, który jest jednym z takich mitów założycielskich Słowacji, bardzo ważnych mitów politycznych. Tamten udział Związku Radzieckiego był istotny. Partyzanci Słowacy współpracowali z partyzantami radzieckimi. Samo powstanie miało umożliwić wojskom radzieckim wejście właśnie przez Karpaty na teren ówczesnej Słowacji. Pamiętajmy, że Słowacja w czasie II wojny światowej w sensie politycznym była w obozie nazistowskim, była państwem satelickim wobec III Rzeszy. Rządził wtedy ksiądz Józef Tiso. Natomiast doszło do tego powstania z udziałem właśnie między innymi partyzantów sowieckich i do dzisiaj to jest taki jeden z ważniejszych mitów, który jakby ma umacniać również właśnie sojusz między Słowakami a Rosjanami. Na terenie Słowacji mamy bardzo dużo pomników Armii Czerwonej, czy pomników właśnie dotyczących Słowackiego Powstania Narodowego. Między innymi w Bratysławie, w stolicy Słowacji, mamy olbrzymi pomnik i cmentarz Slawin, który góruje nad miastem. W innych miastach również takie pomniki różnego rodzaju, czy tablice pamiątkowe czczące Armię Czerwoną zachowały się do dzisiaj. Tam jest jednak zupełnie inna polityka pamięci dotycząca Armii Czerwonej niż chociażby w Polsce, gdzie jak wiemy, no demontujemy w dużym stopniu tego rodzaju artefakty pozostałe po okresie komunizmu. Na Słowacji jest to jakby inna polityka, ona ma przyzwolenie społeczne, i to też pokazuje, że te tendencje prorosyjskie mogą w jakimś stopniu wynikać z tych mitów politycznych, mogą wynikać również z pewnej nostalgii za okresem komunizmu, bo w okresie socjalistycznej Czechosłowacji na Słowacji nastąpiła industrializacja, tak? Wtedy zakładano duże przedsiębiorstwa, duże różnego rodzaju fabryki na Słowacji. Te państwo, które wcześniej było w dużym stopniu krajem rolniczym, stało się właśnie takim przemysłowym, wzrósł poziom życia Słowaków, poziom materialny i do dzisiaj część tych, przede wszystkim tych starszych pokoleń Słowaków, no, z pewną nostalgią patrzy na okres komunizmu, no, kiedy Czechosłowacja oczywiście była w obozie socjalistycznym, współpracowała ze Związkiem Radzieckim i to też może mieć wpływ na takie pozytywne podejście do dzisiejszej Rosji. Ale moim zdaniem oczywiście te uwarunkowania trzeba traktować łącznie, one w różnym stopniu, większym czy mniejszym, powodują to, że w różnego rodzaju badaniach po prostu Rosja jest dosyć dobrze postrzegana. Tu też trzeba powiedzieć, że kiedy wybuchła wojna i tuż przed wybuchem wojny, kiedy robiono badania opinii publicznej, one często zaskakujące wyniki dawały na Słowacji, bo niektóre badania pokazywały, że na przykład społeczeństwo słowackie w większym zakresie obwinia za ewentualny wybuch wojny na Ukrainie NATO i Stany Zjednoczone, niż na przykład Rosję Putina.
To było tuż przed wojną, tego typu badania były robione i pokazywały właśnie taką tendencję, że to jakby NATO zbliżyło się do granic rosyjskich i to my jakby prowokujemy Putina. Później wybuchła wojna, doszło do pewnego szoku społecznego. Ci prorosyjscy politycy na chwilę zamilkli, natomiast już później oczywiście znów zaczęli tą propagandę swoją szerzyć, ale już kolejne badania miały takie niejednoznaczne wyniki. To znaczy tuż po wybuchu oczywiście wszystkie sondaże pokazywały, że Słowacy chcą pomagać Ukrainie, że chcą przyjmować i pomagać uchodźcom z Ukrainy, że widzą, że Rosja jest agresorem, że trzeba jej pomagać, że NATO jest głównym gwarantem bezpieczeństwa słowackiego. Natomiast to się zaczęło wraz z miesiącami trwania wojny, wraz z narastającym kryzysem ekonomicznym także na Słowacji, spadać, tak, te poparcie dla wojny. I na przykład w lipcu zeszłego roku zrobiono takie ciekawe badanie, gdzie partnerami tego badania poza sondażowniami była m.in. Słowacka Akademia Nauk. No, co do metodologii, można tutaj mieć pewne zastrzeżenia. W każdym razie w tym badaniu zrobiono taką skalę 10-stopniową i zapytano obywateli Słowacji o to, kto miałby wygrać tą wojnę. Oczywiście w różnym natężeniu, czy bardzo wygrać, trochę wygrać, czy Ukraina, czy Rosja. I okazało się, że większość odpowiedziała, że Rosja. To tłumaczono sobie różnymi czynnikami, między innymi tym zmęczeniem społeczeństwa słowackiego, tym kryzysem ekonomicznym. Po prostu część ludzi chciała, żeby ta wojna się jak najszybciej zakończyła. Im było wszystko jedno, kto wygra, żeby jednak skończyć. To był taki wyjątek pewien, jeśli chodzi o badania, bo już kolejne badania pokazywały jednak zdecydowanie, że społeczeństwo słowackie wspiera Ukrainę i jakby tutaj solidaryzuje się z polityką Unii Europejskiej, z polityką Stanów Zjednoczonych, NATO, ale wciąż bardzo duży procent społeczeństwa, to jest 20-30%, miało jednak inne zdanie, prawda? I ono pokazywało jednak, że może jednak Rosja powinna wygrać, że ta polityka ukraińska przed wybuchem wojny była negatywna, że to NATO sprowokowało tą wojnę, że to Stany Zjednoczone chciały, że to właściwie jest wojna geopolityczna pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a jakby Ukraina jest tylko elementem tego konfliktu i tak naprawdę Słowacja nie powinna pomagać militarnie, gdyż to może spowodować przeniesienie się konfliktu na terytorium Słowacji. Tak więc tutaj też były bardzo różne jakby tłumaczenia, dlaczego tak duża grupa Słowaków popiera Rosję. Tak jak powiedziałem wcześniej, no mamy te zbliżające się wybory parlamentarne i wydaje mi się, że te właśnie 20-30% Słowaków, którzy no wciąż uważają, że to Rosja powinna wygrać, albo no, uważają, że nie powinniśmy wspierać w takim zakresie jak teraz Ukrainy, że to będzie jakby taki tort do podziału pomiędzy te partie i one po prostu będą odwoływały się do tego elektoratu, żeby uzyskać jak największy wynik. Mamy jeszcze te kilka miesięcy i zapewne ta karta ukraińska będzie się tutaj w dużym stopniu pokazywać. Ja od razu powiem, że ten obecny rząd Ludowita Odora, rząd techniczny, który istnieje od kilku tygodni, on jest generalnie kontynuatorem, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną rządu Edwarda Hegera, który rządził wcześniej, więc oni jakby chcą utrzymać pomoc dla Ukrainy, pomoc militarną, polityczną, dyplomatyczną. Chcą jakby, żeby oddziały natowskie były na terytorium Słowacji, żeby jakby na tą wschodnią flankę NATO przesuwać wojska natowskie, amerykańskie i tak dalej. Więc tutaj jest jakby pewna kontynuacja, jeżeli chodzi o wcześniejsze deklaracje i działania rządu słowackiego. Tylko musimy pamiętać o tym, że rząd Odora jest takim rządem tymczasowym. On ma właściwie tylko doprowadzić Słowaków do wyborów, przeprowadzić uczciwie te wybory. On ma się również zająć wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, co jest bardzo istotne dla Słowacji, więc też nie możemy liczyć na to, że w tych najbliższych miesiącach dojdzie do jakichś bardzo strategicznych decyzji względem Ukrainy. Tego raczej nie będzie. To są tylko takie kilka miesięcy, gdzie ten rząd będzie po prostu administrował Słowacją. A co będzie później, to tak jak powiedziałem wcześniej, jest pewna wielka niewiadoma.
Możemy się spodziewać w przypadku wygranej Smeru i dojścia do władzy Roberta Fico zmiany polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Słowacji na wzór trochę węgierski, czyli po prostu ograniczenia tej pomocy, czy nawet zakończenia pomocy militarnej, politycznej, dyplomatycznej, ograniczenia się właściwie do jakiegoś wspierania humanitarnego. Tak więc tutaj jest to pewna niewiadoma, to jest pewne zagrożenie, które z naszego punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej też ma istotny wymiar. Jak będzie, zobaczymy. No niewątpliwie Słowacja jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o cały region. To jest państwo, które ma wspólną granicę z Ukrainą. To jest niewielka granica, bo to jest około 90 km, ale ma. Tak więc ona też odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o system NATO. Jest na wschodniej flance natowskiej, wschodniej flance Unii Europejskiej. To też państwo zagrożone w sytuacji radykalizacji, prawda, tej sytuacji na Ukrainie, kolejnego kryzysu emigracyjnego. W tym momencie na Słowacji przebywa ponad 100 tysięcy Ukraińców. Przez jego terytorium przeszło pewnie około 800-900 tysięcy osób, szczególnie w tych pierwszych miesiącach. Tak więc to też ma istotne znaczenie dla polityki bezpieczeństwa tego państwa. Ale zobaczymy oczywiście, jak się ta sytuacja będzie w najbliższych miesiącach utrzymywać. No, Słowacy też są bardzo aktywni, jeżeli chodzi o kwestie powojennej odbudowy Ukrainy. Z moich informacji wynika, że oni już rozmawiali z samorządowcami z obwodu kijowskiego na temat odbudowy infrastruktury publicznej w niektórych miastach w regionie Kijowa, ale oczywiście ta sytuacja militarna, te trwające wciąż ataki rosyjskie uniemożliwiają do końca zaplanowanie jeszcze odbudowy. To pewnie przyjdzie za jakiś czas, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Więc Słowacy są bardzo aktywni na różnych polach, ale sytuacja polityczna jest ciężka. Mieliśmy kryzys polityczny, mamy rząd techniczny i zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy po 30 września 2023 roku. Ale niewątpliwie dużym wyzwaniem jest ta kwestia dezinformacji, kwestia istnienia i popularności mediów konspiracyjnych, alternatywnych, prorosyjskich na Słowacji. To pewnie będzie wymagało jakichś zmian legislacyjnych kolejnych, większej kontroli tych mediów przez urzędy publiczne na Słowacji, ale także moim zdaniem edukacji społeczeństwa słowackiego, lepszego informowania przez te media mainstreamowe, tak żeby po prostu Słowacy mieli bardzo rzetelne informacje, co się dzieje na Ukrainie, tak żeby można było zdefiniować, kto jest agresorem, kto popełnia zbrodnie wojenne, kto jest ofiarą i komu mamy pomagać. Dziękuję bardzo.